Co słychać? Jak zwykle? Nie, dziś chcę czegoś nowego. Chcę wyglądać jak inwestor. Inwestor? Ja inwestuję z XTB. Głównie w waluty. Waluty są interesujące, ale surowce to dopiero coś. Ej! Ja tu jestem prawdziwym inwestorem. Dziś już się tak nie inwestuje. Pobierz aplikację, otwórz konto i zdobądź dostęp do tysięcy rynków. Uważaj, inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty środków i może nie być dla Ciebie odpowiednie. Państwa bardzo serdecznie. Na panelu, z którym z moimi gośćmi poszukamy okazji inwestycyjnych. Zastanowimy się, gdzie inwestować w tych trudnych czasach. Za nami ty przed chwilą była zieleń, teraz już jest trochę czerwonego. Mam nadzieję, że odczarujemy w trakcie naszego spotkania, będzie więcej zieleni. Natomiast, drodzy Państwo, Piotr Bójko, Invalue Multi Asset, Michał Ficenes, IPP Ma TFI, Andrzej Bieniek, Ezalians TFI. Witam Was, panowie, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja myślę, że jakbyśmy to sprowadzili do jednego pytania, gdzie się inwestować, to pewnie wszędzie, bo jest wyjątkowo tanie, tak przez ostatni rok nie było tak tanio, ale to nie o to chodzi, bo mamy godzinę czasu i myślę, że wyciągniemy więcej esencji z tego naszego spotkania, ale chciałbym, żebyście się nie zgodzili. Nie żebyśmy się umawiali, z czym się nie zgodzicie, ale jeżeli będziecie się do bólu ze wszystkim zgadzać, to będzie nudno. Więc proszę Was, tak jak kuluarowo rozmawialiśmy, jeśli się nie zgadzaliście, to też na potrzeby naszych wszystkich gości, którzy są z nami, są online'owo, też proszę, nie zgadzajcie się, nie róbmy tego tylko i wyłącznie po to, żeby ładnie wyglądało. Słuchajcie, zacznijmy może od tego, gdzie dzisiaj jesteśmy. Myślę, że wiele o tym rozmawia przez ostatni rok, co się wydarzyło. Spadło, jest czerwono, jest tanie. O, tam kątem oka widzę, że WIG paliwa był przed chwilą na zielono, już jest na czerwono teraz. Natomiast słuchajcie, co się wydarzyło? Zacznijmy od rynku amerykańskiego, Piotrze. Co przez ostatni rok na rynku amerykańskim się wydarzyło? A o tym, co przed nami, to za chwilę porozmawiamy. Ostatni rok to jest przede wszystkim wyprzedaż w większości klas aktywów. Tak naprawdę jesteśmy świadkami sytuacji, w której wszystkie klasy aktywów poza dolarem amerykańskim jako walutą rezerwową spadają. No i wielu się zastanawia, co jest tego przyczyną, czy to jest dyskontowanie przyszłej recesji, stagflacji, czy wielkiej depresji, tak ograniczając się tylko do negatywnych scenariuszy, ale tak naprawdę jak sobie spojrzymy na historię, to momenty, w których wszystkie klasy aktywów przynoszą ujemną stopę zwrotu, a tylko dolar się wzmacnia, to jest poszukiwanie płynności. I postawiłbym tezę, że ze względu na gwałtowny wzrost rentowności obligacji na całym świecie i poprzez towarzyszące obligacjom inwestycje z wykorzystaniem dźwigni finansowej oraz mnogość połączeń i transakcji pochodnych i zabezpieczających, mamy do czynienia z globalnym niedoborem dolara w systemie finansowym, a to implikuje, że wszystko, co płynne dzisiaj, jest sprzedawane, żeby pozyskać tego dolara, który nieustannie się wzmacnia. Michał, jeżeli jest poszukiwanie płynności, poszukiwanie dolara, to co Piotr powiedział, i jest strach i poszukiwanie tej płynności, to znaczy, że zbliża się koniec świata i niczego nie będzie, czy to, co już kilku, tak mawiał pewien z klasyków, tak już to wielokrotnie przerabialiśmy, że jak już jest tak źle, jest poszukiwanie okazji i płynności, to może faktycznie jest to ten czas, kiedy już będzie trochę lepiej, czy jeszcze jednak jest to poszukiwanie czegokolwiek, co jest w miarę pewne, jak ten dolar w ręce i ucieczka od wszystkich klas aktywów? No więc mam wrażenie, że to, że spadają akcje albo nawet schładza się gospodarka, nie jest końcem świata, ale cieszę się, że to powiedziałeś, ponieważ są to słowa, które padają cyklicznie, tak jak cykliczna jest giełda. Słuchajcie, mam wrażenie, że odbywa się wszystko zgodnie z zegarkiem w praktyce. Mamy pewien ciągły cykl hossy i bessy i przyszedł moment, w którym banki centralne ze względu na inflację muszą zacząć gospodarkę schładzać. Robią to poprzez podnoszenie stóp procentowych. No i to po prostu bezpośrednio wpływa i na oczekiwania wobec przyszłych wyników finansowych, no bo schładzająca się gospodarka to i
schładzający, i to i pogarszający się gdzieś tam w przyszłości marże i zyski. Akcje po prostu dyskontują to wcześniej. Wydaje mi się, że w przypadku dolara konkretnie i rynku amerykańskiego, no to poza jakimiś ruchami typu flight to safety, musimy też zwrócić uwagę na relatywną siłę gospodarki amerykańskiej w porównaniu do tego, co się dzieje na drugim największym rynku rozwiniętym, czyli w Europie Zachodniej, gdzie poza takimi elementami cyklicznymi, jak wzrost stóp procentowych, celem schłodzenia inflacji gospodarki, no mamy do czynienia z czymś, co ja nazywam teraz skrótowo europejską zimą, bo wydaje mi się, że nikt już teraz nie sięga horyzontem inwestycyjnym dalej niż do tego, co się stanie w zimę, nie wiem, z europejskim, przede wszystkim niemieckim przemysłem. Oczekiwania wobec wyników finansowych spółek europejskich spadają na tyle mocno, że relatywnie stabilna i wyizolowana gospodarka amerykańska no, przyciąga ten uciekający kapitał. To też ma wpływ, mimo że ktoś powie, no hej, jeżeli przyciąga kapitał, no to prawdopodobnie te akcje nie powinny tak spadać, ale wydaje mi się, że jakby na tym etapie, szczególnie jeżeli mówimy o takich kwestiach makroekonomicznych, rynkach tak płynnych jak walutowe, to tych czynników, które wpływają na siebie nawzajem, jest po prostu bardzo, bardzo dużo. Ale jak się na spokojnie nad tym zastanowić, to spadające akcje nie są końcem świata. Spadające akcje są po prostu częścią pełnego cyklu, który w tym wypadku, gdy Bessa go kończy, jest również pierwszą oznaką tego, że niedługo zacznie się nowy. Tylko nie wiemy oczywiście kiedy i w jakich warunkach. No, oczywiście, że tak, to jest ta wielka niewiadoma, nad którą się zastanowimy wspólnie. Do tego wrócimy, do tych rozpoczętych wątków. Andrzej, co słychać w Polsce? Za nami czerwieni dużo, niestety. Ja myślałem, że tej zieleni będzie więcej. Co słychać na polskiej giełdzie? Tak trochę odniosę się do wydarzeń ostatnich twitterowych ministra Sasina, który tweetem spowodował, że to wszystko tutaj, co jest za nami, było na czerwono. Czy są u nas inwestorzy zagraniczni, czy wystraszyli się niestabilności politycznej, pomysłów, zapędów, niewiadomej przyszłości, plus wojny, o której też będziemy za chwilę rozmawiali. Ale co słychać wśród inwestorów polskich i zagranicznych? Czy oni są i pogłębiają te czerwone kolory, czy już powoli zaczynają szukać okazji inwestycyjnych? Znaczy tak, według mnie w Polsce obecnie jest ekstremalnie tanio. W sensie na wszystkich wskaźnikach, czy P/E, czy MSCI Poland, czy WIG, czy Price to Book, Polska w tym momencie jest notowana taniej niż podczas kryzysu covidowego, taniej niż podczas kryzysu 2008. Powiedziałbym, że jest jakby jedna z najtańszych po prostu 20 lat. Oczywiście są te powody, o których wspomniałeś, za tym i tak dalej, ale tak naprawdę z big picture, o którym mówią ty panowie, to tak naprawdę no, to jest okazja do kupna. Czy teraz mamy dołek, czy za miesiąc, dwa, trzy, to już kwestia strategii, jak kupować. Najlepiej sobie rozłożyć na te pół roku zakupy, co miesiąc po kawałku kupować. Ale jak dla mnie ostatnio przy każdym rodzinnym spotkaniu znajomych, wszyscy się pytają, co z tą giełdą, Andrzej, to ja zawsze mówię, patrząc głęboko w oczy, kupować. Rozłóż te zakupy, kupuj. Co chcesz, jak chcesz, jakie masz podejście, czy wolisz banki, czy wolisz gaming, czy coś tam. Generalnie jest tak wszystko, kupuj. Dużo rzeczy taniej, że kupuj. Najlepiej sobie po prostu kupić indeks, czy tam właśnie WIG, czy na MSCI, tu już są strategie, jak to chce i tak dalej, tu już jak gdyby nie namawiam. Według mnie po prostu jest ekstremalnie tanio. Za tym są powody, tylko właśnie przez to, że jakby widzimy te powody i wszystko to się dzieje, to w momencie, kiedy zaczną one się jak gdyby znikać, w sensie tak, jak gdyby tutaj mówił Michał o europejskiej zimie, tak? No, jak gdyby ona się dzieje, wszyscy się jej bardzo boimy, ale tak naprawdę w mojej opinii, jeżeli coś się dzieje, na coś przygotowujemy, na koniec dnia dużo będzie mniejszy efekt, niż nagle coś się dzieje, taki black swan, którego nie jesteśmy w stanie przewidzieć i nie wiadomo, jakie będą konsekwencje. Na tą zimę te ceny gazu przygotowuje się Europa, Polska, całość. Niemcy już dają dofinansowanie na ceny gazu, ale tylko Niemcy. Unia Europejska też pewnie zacznie działać, więc widać, że to wszystko jakoś pewnie będzie przetrwane. Tak? Więc jak gdyby oczywiście wyjdzie to do dróg pieniądza, wyjdzie to inflacją, ale na koniec dnia wydaje mi się, że nie będzie masowych bankructw, nie będzie jak gdyby końca świata gospodarek. Oczywiście inflacja, którą będziemy musieli sobie poradzić dalej, ale tak czy owak jest ekstremalnie tanio, bym powiedział, w Europie. Więc jak teraz jest ten switch do Ameryki, o którym Michał mówił, to według mnie właśnie to jest moment, kiedy trzeba zacząć budować pozycję w drugą stronę, na Europie. Drodzy Państwo, 8 minuta naszego spotkania. Andrzej Bieniek-Gezalis powiedział kupować, także właściwie wyczerpaliśmy wszystkie tematy, gdzie szukać okazji inwestycyjnych. Dziękujemy. Ale skoro kupować, i jakby tu się wszyscy zgadzamy, że kupować, to za chwilę zastanowimy się, gdzie kupować i co robić. Ale zanim do tego jeszcze pójdziemy dalej, to słuchajcie, faktycznie tych ryzyk jest bardzo dużo. Jakby ty powiedziałeś, jakby znamy wroga wszelakiego i on jest o tyle dobry, że jest nam znany. Czy widzicie gdzieś na horyzoncie globalnego wroga, czy tego Black Swana, który może się wydarzyć, który może jeszcze nam docisnąć
globalne rynki do ziemi, czy nie ma dzisiaj na horyzoncie? To pierwszy powie o Credit Suisse. To by było wbrew definicji Black Swana, mi się wydaje, jeżeli nie, no, ale może już jakaś szarość wychodzi za horyzont, wyjdzie z tego, jest, na razie jest jeszcze szary łabędź, ale będzie z tego Black Swan, ale czy coś gdzieś widzicie, jakieś potencjalne zagrożenia, o których jeszcze, może wy coś zauważycie, czego jeszcze rynek nie widzi? Myślę, że we wrześniu zauważyliśmy taki symptom, gdzie jest granica podwyżek stóp procentowych i wzrostu rentowności obligacji w świecie zachodnim, w świecie wysoko zadłużonym. Bo jak słuchamy wypowiedzi szefa Fedu i innych członków Rady Dyrektorów, to słyszymy o chęci powtórzenia polityki Paula Volckera, czyli gwałtownego podnoszenia stóp procentowych, żeby walczyć z inflacją. Tylko musimy mieć świadomość, że wówczas na przełomie lat 70. i 80. gospodarka amerykańska była relatywnie 4 razy mniej zadłużona niż jest obecnie. I ten schemat ma przełożenie na inne gospodarki rozwinięte, czego efekt my zobaczyliśmy we wrześniu w problemach brytyjskich funduszy emerytalnych, gdzie fundusze o aktywach blisko 2 bilionów dolarów potrzebowały pomocy interwencji Banku Anglii na rynku obligacji długoterminowych brytyjskich, ażeby przetrwać po prostu. I z czego wynikają te problemy? Z tego, że przez wiele lat te fundusze angażowały się w lewarowane transakcje oparte na długoterminowych obligacjach brytyjskich w celu wypłaszczenia swoich wyników z jednego okresu raportowego na drugi i poprawy stopy zwrotu. I wszystko działało, dopóki rentowności obligacji długoterminowych były stabilne lub spadały. Natomiast kiedy wzrosły gwałtownie, okazało się, że potrzeba gigantycznych kwot na tak zwane margin calls, czyli utrzymanie tych pozycji, i stąd nastąpiła wyprzedaż wszystkiego, co płynne. Dlatego wrzesień był miesiącem, w którym my widzieliśmy spadki na praktycznie wszystkich klasach aktywów. Bo w momencie, kiedy taki fundusz emerytalny musi dostarczyć płynność, najczęściej dolara, no to musi sprzedać najpłynniejsze aktywa i wtedy sprzedaje wszystko po każdej cenie. I dlaczego to jest istotne z perspektywy przyszłości? Bo wygląda na to, że pewna granica została wyznaczona, jeżeli chodzi o zdolność współczesnego systemu finansowego do przystosowania się do tak gwałtownych podwyżek stóp procentowych. Piotrze, to jest bardzo ciekawe to, co powiedziałeś. Ja zaraz wam oddam głos, panowie, ale czy tego typu scenariusz, który wydarzył się w Wielkiej Brytanii, który nie był podłapany przez media, i ten scenariusz, o którym mówisz, nie przebił się na pierwsze strony gazet, bo inne były tematy, które tym były... Tym lepiej, tak... że się nie przebił. Nie, oczywiście, że być może tym lepiej, że się nie przebił, ale czy w takim razie scenariusz brytyjski, który obserwowaliśmy, może się wydarzyć na innych rynkach i tego typu zagrożenie płynnością całego sektora emerytalnego może się zdarzyć na innych rozwiniętych rynkach? Myślę, że świadomość tego typu ryzyka wzmocniła się przez te wydarzenia. Zresztą to, co widzimy, to apele instytucji międzynarodowych, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, ONZ, ażeby Fed, Amerykański Bank Centralny, nie podnosił stóp procentowych tak gwałtownie, bo może mieć to negatywne skutki dla globalnej gospodarki. No bo patrzymy na zadłużenie gospodarki amerykańskiej, a na świecie poza Stanami Zjednoczonymi jest ze 20 bilionów dolarów długu denominowanego w dolarze. Czyli ci, którzy wyemitowali ten dług, no przez osłabienie waluty do dolara w tym roku, powiedzmy średnio jakieś 20% plus minus, no to mają o tyle większe długi do spłacenia i wyższy koszt obsługi tego zadłużenia przez wzrost dolarowych stóp procentowych. I to, co widzimy na razie w przekazach na temat opinii członków Fedu, no to, że oni zauważają konieczność zbilansowania ryzyk, tak, wpływu gwałtownych podwyżek stóp procentowych na gospodarkę światową. Bo to nie jest problem poziomu stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Hossa lat 90. w Stanach Zjednoczonych upłynęła przy stopach Fedu przekraczających 4%. Chodzi o to, że my z poziomu 0,25 punktu procentowego do ponad 4% przechodzimy tak naprawdę w 9 miesięcy, uwzględniając prognozy podwyżek do końca roku. I biorąc pod uwagę, że wychodzimy z okresu, kiedy to zadłużenie tylko narastało przy niższych stopach procentowych, no mamy efekt lekkiego szoku. I to wpływa dzisiaj w głównej mierze na to, co się dzieje na rynkach finansowych. I widzimy, że no wszystkie klasy aktywów spadają. Akcje, no to jeszcze to przyporządkowujemy do obaw o recesję. Natomiast
tak jak powiedziałem na początku, środowisko, w którym wszystkie klasy aktywów spadają, to nie jest rozgrywanie żadnego scenariusza makroekonomicznego, tylko poszukiwanie płynności. Panika. Znaczy, słuchajcie, ja zaraz wrócę do Credit Suisse, bo to jest bardzo ciekawy temat i zaraz chciałbym, żebyście na ten temat coś powiedzieli. Natomiast słuchajcie, bo wydarzenie faktycznie, o którym Piotr powiedział, to jest wydarzenie bez precedensu. Rano ONZ nawołuje jako pierwszy raz, ja nie pamiętam mojej dosyć długiej historii bycia na rynkach, żeby ONZ nawoływał do tego, żeby zaprzestać podwyżki stóp procentowych. Po południu dołączał tego Międzynarodowy Fundusz Walutowy. To pytanie do was, Michał, Andrzej, czy Fed i ECB posłuchają tych nawoływań i wyciągną z tego wnioski, czy będą realizować swoją politykę niezależnie od tego, co ONZ i Międzynarodowy Fundusz Walutowy mówią i proszą? To rozumiem bardziej pytanie o Fed, bo ECB nawet porządnie nie zaczął podnoszenia jeszcze stóp procentowych. Ale może to będzie pretekst, żeby zakończyć. Jeszcze dobrze nie zaczął, już może skończyć. Także może będzie pivot nie tylko Fedu, ale pivot też ECB. No bo u nas już zakładam, że u nas już nie podniósł. Czy to zakontraktował to na molo. Nasz prezes posłał, nie podniósł. Słuchajcie, wydaje mi się, że oczywiście jest to coś, co wielokrotnie wspominane FED bierze pod uwagę, natomiast najprawdopodobniej jest to tylko jeden z czynników, bo to, co ich interesuje, to gospodarka amerykańska i to, jak się zachować, jak najbardziej poprawić, może inaczej, jak najlepiej poradzić sobie z inflacją w Stanach Zjednoczonych, minimalizując straty dla gospodarki, mimo że oni jasno wskazali na to, że jest tylko jedna droga dla zmniejszenia tak wysokiej inflacji, to jest niestety kosztem aktywów finansowych, miejsc pracy między innymi i ogółu aktywności gospodarczej. Natomiast słuchajcie, nie wydaje mi się wbrew pozorom... Nie będzie pivotu? Pivotu teraz? No być może to będzie Black Swan, ale nie widziałbym tego teraz. Oczywiście dowiemy się pewnie dzisiaj troszeczkę więcej o 14.30. Właśnie miałem powiedzieć, o 14.30 po inflacji dowiemy się, czy będzie Black Swan, czy nie. Tak, dopiero dzisiaj o 14.30 dowiemy się, jaki jest kolejny odczyt inflacyjny w Stanach. Natomiast słuchajcie, mam wrażenie, że to nie jest jakby do końca Black Swan w takim klasycznym rozumieniu, a raczej pewne objawy no recesyjne. Zawsze coś pęka bardziej lub mniej. Wydaje mi się, że przykład brytyjski jest arcyciekawy, natomiast on dotyczy przede wszystkim tych gospodarek czy segmentów gospodarek, gdzie mamy ten defined benefit, plan emerytalny, coś czego w Polsce, to nigdy nie zdążyło nawet w Polsce powstać, prawda, co do zasady. Natomiast nawet prośby ONZ-u i tak dalej, to nie jest takiej kategorii Black Swan, to jest objaw tego, co się dzieje, a nie Black Swan. Jeżeli mielibyśmy coś strzelać, ja wiem, że to totalnie zmieni wątek i coś, o czym mimo wszystko mówi się bardzo mało, mimo że skoro się i tak mówi, to też to cały czas jest bardziej szary, to jest kondycja gospodarki chińskiej w dużo większym stopniu niż podnoszone stopy procentowe i schładzanie gospodarki w świecie rozwiniętym, bo system finansowy wspomniany wcześniej mimo wszystko po 2008 roku jest w zdecydowanie lepszej kondycji niż był wtedy i nie jest on teraz, to widać nie liczy po kursach czy po wynikach banków, abstrahując od powiedzmy sytuacji Credit Suisse'a, który zdążył zdebankować na razie tą całą panikę, to widać po bankach, ale że to nie w segmencie finansowym. Ale zobaczymy bankruta. Upadnie czy nie upadnie? Nie. Kiedyś się zamknie, ale teraz... Znaczy, kiedyś tak, ale czy teraz będzie kolejny ratunek. No to jest bank szwajcarski, rząd pomoże, dofinansuje, znajdzie innego inwestora. To nie, jest no, sytuacja, dokładnie, która będzie do zarządzenia. Pytanie, jakim kosztem, konsekwencjami i tak dalej, ale to jest sytuacja do zarządzania. Credit Suisse nie padnie. Ale patrząc pod względem Black Swan, no tak naprawdę to byłoby mega dobra, pozytywna wiadomość dla wszystkich, bo szukamy samych negatywnych i tak dalej. No i coś, co pewnie wiadomo... Ja szukamy pozytyw, każdy... będzie, że kupuj, więc ja szukam teraz podkładki pod to kupuj. Coś, co każdy z nas by chciał, ale coś, co by totalnie zmieniło kwestię makro, no to jest koniec wojny, tak? Jeżeli surowce momentalnie odpadną, bo kończymy wojnę i oczywiście, jeżeli zakończymy ją, będą jakieś problemy i tak dalej, momentalnie rynki zareagują spadkiem tych surowców kluczowych tak naprawdę, to tak naprawdę to nam totalnie zmienia kwestię i inflacja. Wtedy, jak gdyby nagle się okaże, że ta inflacja zacznie maleć przez to, zacznie się okaże, że mniejsze pomocowe totalnie nam to zmienia sytuację. I to jest jedna z tych rzeczy, co propos, czy są inwestorzy zagraniczni, czy nie, zapytałeś na samym początku w Polsce, jeszcze w ogóle nie skontynuowałem wątku, to jest to, że
Z rozmów z analitykami, którzy rozmawiają z inwestorami zagranicznymi, jest jakaś część, która po prostu czeka tylko z przyciskiem, no jak gdyby z palcem na enterze, jeżeli wojna by się zakończyła, tak? To jest dla nich taki totalny game changer sytuacji w Europie wszędzie, że totalnie by to zmieniło, więc tak po prostu sytuacji. I oczywiście każdy by chciał, żeby to się wydarzyło jutro. Prawdopodobnie to się nie wydarzy jutro, ani w najbliższym czasie, tylko w ciągu miesięcy, tygodni. Aczkolwiek życzymy tego Ukraińcom, żeby się zakończyło. Dokładnie, ale to jest coś, co by tak totalnie zmieniło sytuację i tak by tak naprawdę po zakończeniu wojny tak to zmieni sytuację w Europie i rozkład siły w Europie, odbudowę Europy, jak w tym Polska, że to jest coś, co wydaje mi się, że w jakiś sposób oczywiście jest to brane pod uwagę, ale wydaje mi się, że po ewentualnym zakończeniu kiedyś, prawda, no to będzie totalna zmiana też sytuacji w Europie. Znaczy, to jest ciekawe, co powiedziałeś. To w takim razie, że inwestorzy zagraniczni czekają z palcem na, przepraszam, tym spuście, może teraz jest kolokwializm nie bardzo na miejscu, ale żeby zrobić kupuj, ale w takim razie dzisiaj nie kupują, bo no, powiedzieliście, że jeżeli wroga znamy, tego nie jest to Black Swan, jeżeli wroga znamy, to dobrze. Tego wroga znamy, ale czy inwestor zagraniczny, który siedzi w Frankfurcie, Londynie, Nowym Jorku, zakłada scenariusz, że ta wojna może eskalować na nasz rynek i stąd nasz rynek nie jest kupowany, stąd za nami obroty, które widzimy, są stosunkowo niewielkie, bo ten inwestor ten scenariusz zakłada, czy po prostu czeka na geopolityczne uspokojenie, żeby cały region odetchnął z ulgą i wrócić do normalnego biznesu? No z punktu widzenia osób, które by chciały mieć, które nie mają ekspozycji na Polskę, by chciały mieć ekspozycję na Polskę, tak naprawdę bardziej jest racjonalne czekać na moment, aż się wydarzy i kupić na pierwszą plus 10%, niż kupować na kolejnym minus 10%, licząc, że za tydzień może się to wydarzy, tak? Więc jak gdyby w momencie to, kiedy tak naprawdę no, widzimy, że te negocjacje się przyciągają, trwają, są, no niby i zmienia się jak gdyby szala i tak dalej, ale na koniec nie wiemy, czy to będzie za tydzień, miesiąc, za pół roku, jak to się wydarzy, bo to może być tyle Black Swanów, a tak naprawdę w tym momencie po tym, co jakby koledzy mówią, na każdej klasie aktywów się traci, wszędzie uciekają i tak dalej, no cash is the king, tak? Więc jak gdyby czekając na gotówce, która w jakiś sposób parzy, bo wydaje się, że jest tanio, tak naprawdę jest dobrym rozwiązaniem ten moment, zakładając, że oni są w stanie wejść w jeden, dwa dzień, a nie będzie myślenia, okej, urosło plus 10, jutro pewnie spadnie, to dopiero dokupię, prawda? To jest kwestia jak gdyby też punktu widzenia inwestorów, w sensie oczywiście mówię, część inwestorów, którzy bym powiedział, to są poziomie aktywni inwestorzy, hedge fundy i tak dalej, fundusze takie bardziej, bym powiedział, większe, bardziej patrzące na region, to wiadomo, że no, potrzebowało chwilę dłużej, żeby się przedecydować, żeby alokować ten kapitał i tak dalej, tak? Ale wydaje mi się, że patrząc na te rzeczy, które się zmienią, no to koniec wojny to byłaby tak rzecz, która by tak totalnie zmieniła diametralnie sytuację, że to jest do mnie bardzo duży czynnik, na który ja osobiście bardzo czekam pod względem rynków i rzeczywiście też kibicując jak gdyby Ukrainie. No to dobra, no to być może to zaparkujmy na sekundkę i wrócimy do Chin, bo to jest też bardzo ciekawy wątek chiński. Natomiast ja bym chciał zostać jeszcze na naszym rodzimym rynku. Powiedziałeś, że czekasz na wojnę, żeby się zakończyła, że to będzie absolutnie czynnik wzrostowy. Jeżeli założymy tego typu scenariusz, wszyscy Państwo, którzy nas oglądacie tutaj i online'owo, zakładają, że też gramy pod zakończenie wojny, to jeżeli zakończenie wojny, to kto będzie tego największym beneficjentem? Gdzie tych okazji przy scenariuszu kończącej się wojny szukać? Czy szukać ich u nas na rodzimym parkiecie i tu, gdzie jesteśmy na giełdzie na Książęcej? Czy szukać ich w Europie Zachodniej? Czy szukać na rynkach ościennych Czechy, Węgry, Słowacja? Czy szukać może za Wielką Wodą? Panowie, Piotr. Giełda za Wielką Wodą, czyli w Stanach Zjednoczonych, ma tą zaletę, że po pierwsze jest płynna. Jest tam kilka tysięcy spółek, więc możemy zbudować portfel z ekspozycją na właściwie wszystkie branże, jakie sobie zażyczymy. I to jest wielka zaleta rynku amerykańskiego. Mnogość spółek, płynność rynku i no, przewidywalny reżim prawny. Jasne, tylko czy wojna coś zmieni dla rynku amerykańskiego? Czy rynek amerykański zareaguje optymistycznie, euforycznie, czy w ogóle jest obojętny? Przepraszam znowu, bo być może to z punktu widzenia rynku amerykańskiego jest to zupełnie obojętne, co się wydarzy na Ukrainie, czy jednak to będzie też czynnik prowzrostowy? Ja uważam, że dzisiaj rynki nie wyceniają w dużym stopniu wojny na Ukrainie i zaraz powiem dlaczego. Rynki globalne czy rynek amerykański? Amerykański, ale też rynki surowcowe. Okay. Surowce są generalnie na minusach w tym roku. Miedź spada chyba 20%. Ropa oczywiście jest na lekkich plusach, natomiast jak wybuchła wojna, ropa była po prostu $20 za baryłkę. A dzisiaj się cieszymy, że po zmniejszeniu produkcji, przy ogłoszeniu zmniejszenia produkcji przez OPEC wzrosła z 80 na blisko $90. Więc surowce gwałtownie się obniżyły. Więc z tej perspektywy... A czy to przerywając ci, no to nie uważasz, że gdy w momencie zakończenia wojny surowce by i tak mocno spadły? W sensie ropa i gaz?
ja widzę, że od momentu wybuchu wojny ropa spadła zdecydowanie. Gaz w Europie, to się zgadza oczywiście. No tak, ale chodzi mi jak gdyby efekt po prostu zakończenia wojny od dzisiejszych poziomów, które są jakie są, że jeżeli by się jutro ogłosiło koniec wojny, że surowce i tak spadną na jeszcze niższe poziomy. Nie, zakłada, że ropa i gaz spadnie dlatego, że potencjalnie wrócimy do kupowania z Rosji i przez ten pryzmat patrzymy, że może spaść? Znaczy ogólnie według mnie wtedy jak gdyby się rozwiążą problemy i rynki zagrają na to, że te ceny spadną. Ja bym tak stawiał taką tezę i przez to jak gdyby idąc dalej, ceny jak gdyby w gospodarce się poprawią i zarówno amerykańskiej też, tylko efekt na amerykańskim byłby mniejszy, ale już kontynuuj dalej, tylko jak gdyby jakby utwierdzając, jak gdyby uzasadniając moją tezę, dlaczego to wpłynie, prawda, ale już kontynuuj. Ja jestem mniej optymistyczny, jeżeli chodzi o wpływ zakończenia wojny na ceny surowców. Zgadzam się z tym, że gdyby wojna się zakończyła, to euro by się wzmocniło i to by miało pozytywne konsekwencje. Dzisiaj właściwie euro-dolar jest takim miernikiem strachu lub chęci do kupowania ryzyka. Tak? Dzisiaj kurs walutowy prosty nam pokazuje, jakie są nastroje na globalnych rynkach finansowych, bo to jest wszystko z tym naczyń połączonych. Natomiast zobaczcie, ropa naftowa spadła właśnie z tych $120 poniżej 80. Stany Zjednoczone wydrenowały swoje rezerwy strategiczne do poziomu z 1984 roku i w tej chwili deklarują, że muszą ją uzupełnić przy cenie około $80 za baryłkę. Rynek surowców jest dość skomplikowany i widzimy, że wahania cen są gwałtowne. Co jeszcze widzimy? Złoto, które na początku wojny reagowało tak, jak złoto powinno reagować, czyli wzrostem, jest minus dobre kilka procent na minusie. Było minus 9 na koniec września. I utrzymuje się poniżej 1700 za uncję. I utrzymuje się poniżej dolara, 1700 za uncję. I oczywiście mamy dwa główne czynniki, które nie sprzyjają cenie złota dolarowej w tym roku. Czyli po pierwsze umocnienie dolara. Indeks dolara rośnie około 17%. I realne rentowności obligacji amerykańskich wzrosły w tym roku. Dziesięcioletnie realne rentowności wzrosły do 2,7 punktu procentowego. To jest bardzo duży ruch wynikający z tego, że nominalne rentowności obligacji dziesięcioletnich wzrosły, a długoterminowe oczekiwania inflacyjne w Stanach Zjednoczonych spadły. Pięcio- i dziesięcioletnie oczekiwania inflacyjne w Stanach Zjednoczonych wnioskowane z instrumentów notowanych na rynku są w granicach między 2 a 2,5%. Czyli można powiedzieć blisko celu, który deklaruje Fed. Więc mamy wiele czynników, które wpływają na to, co się dzieje na rynkach finansowych. Dzisiaj bym powiedział, że wojna tocząca się na Ukrainie ma ten wpływ raczej mniejszy z perspektywy Stanów Zjednoczonych. Na polski rynek ona może mieć wpływ ze względu na bliskość. Natomiast w momencie, kiedy wojna by się zakończyła, to jestem przekonany co do tego, że euro by się wzmocniło. Natomiast jakby wyglądała sytuacja na poszczególnych surowcach, to nie jest to jednoznaczna odpowiedź. Michał, co może się ja podzieje? Zakończenie wojny. Oczywiście bezsprzecznie zakończenie wojny będzie miało tym bardziej relatywnie najlepszy wpływ na te rynki, które są po prostu najbliżej, czyli się wydaje, że nie ma się co oszukiwać. Po pierwsze, wszystkie giełdy wzrosną tego dnia i to relatywnie mocno. A po drugie, najprawdopodobniej mocniejszym rynkiem może być Polska ze względu na to, że to był główny powód, dla którego tak mocno Polska była wyprzedawana, więc sam fakt jakby odwrotnej logiki sprawia, że pewnie będzie to jeden z mocniejszych rynków. Europa pewnie też ze względu na to, jakie dotychczas silne relacje miała z Rosją, a więc inwestorzy na pewno uwierzą, że gdzieś tam na końcu tej drogi te relacje będą odbudowywane, bo już tak świat po prostu działa, że bez względu na to, jakich zbrodni wojennych Rosjanie się dopuszczą, to te relacje biznesowe po prostu prędzej czy później wrócą, w jakiś sposób to nieważne. Ale to, na co chciałem zwrócić uwagę jeszcze, słuchajcie, to przy okazji tych surowców, bo to surowce przy walutach zresztą tak samo są takim tematem często spekulacyjnym. A ja bym chciał zwrócić uwagę na to, o czym się mało mówi w kontekście ich niższej wyceny, że bardzo prawdopodobne, a przynajmniej mam taką ogromną nadzieję, że niższe ceny wielu z tych metali, surowców, takich jak energetycznych czy softów, biorą się przede wszystkim z tego, że narzędzia Fedu działają. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, skąd się biorą te ceny. Ceny najczęściej ustala
no oczywiście abstrahując od popytu podaży, do czego są te surowce potrzebne? Do transportu, do przemysłu i tak dalej, bo biżuteria wcale nie stanowi jedynej odpowiedzi na, albo nie wiem, jako przechowywanie, ta funkcja tezauryzacyjna, tak to się mówi ładnie po finansowemu. To nie jest jedyna funkcja. Jest bardzo wiele funkcji użytkowych i najprawdopodobniej, oczywiście tak, czynników są setki, daje to nam nadzieję, że Fed po prostu, czy tam te podwyżki stuprocentowych, przede wszystkim Fedu, no ale nie tylko, działają, czyli słabnie aktywność gospodarcza, słabnie w związku z tym popyt na potrzebne w zastosowaniu przemysłowym, w transporcie i tak dalej surowce, no i spada też ich cena, więc być może, i mam na to oczywiście ogromną nadzieję, że są one ostatnim puzelkiem, bo patrząc po cyklu, spadły obligacje, spadły akcje, ostatnie były jako klasa surowce, że spadające ceny surowców pokazują nam, że faktycznie jesteśmy na bardzo zaawansowanym, albo przynajmniej zaawansowanym etapie bessy. Okay. No dobra, no to słuchajcie, żeby nie było tak pesymistycznie, bo jakby zrobiliśmy rozbiór wszystkich złych czynników. Ale kto pesymistycznie? Właśnie powiedział, że kończymy cel, spadają surowce i zostawiamy nowy cel. Do tego pesymistycznie powiedziałeś, żeby kupować w 8 minucie i to jest jakby potwierdzenie, że należy kupować, ale teraz mamy dwa scenariusze. Ja bym chciał jakby od was usłyszeć, co kupować. Bo to, że spadło, wiemy. Dlaczego spadło, wiemy. To, że jesteśmy na tym dnie albo blisko dna bessy, zakładam, że się wszyscy zgadzamy. Dzisiaj w komfortowej sytuacji są ci, którzy posiadają gotówkę, tak jak powiedziałeś, cash is king, aczkolwiek nawet leżący na 7-8% versus oficjalna inflacja, a nieoficjalna inflacja traci realnie na wartości, parzy, bo fajnie byłoby coś kupić. Co dzisiaj powinien zrobić, gdzie dzisiaj powinien szukać okazji? Patrzmy globalnie na rynek. Popuśćcie wodze fantazji z różnymi klasami aktywów, ale zdroworozsądkowo. Gdzie dzisiaj, mając gotówkę, gdzie powinienem szukać tej okazji, dlaczego, a gdzie tej okazji powinienem unikać, a za chwilę druga część, co zrobić, jeżeli już mam ci otwarte pozycje i tu obserwuję niestety za wami, tylko tą część ekranu widzę, że jest na czerwono, zakładam, że pewnie za moją głową też jest na czerwono. Właśnie mam złą wiadomość, tak patrzę i cały czas wszystko spada, odkąd zacząłem rozmawiać, wszystko jest tylko niżej. Znaczy chciałeś powiedzieć, że jesteśmy market makerami, jesteśmy lepsi od tweetu Sasina, tak? No dobra, to drodzy Państwo, takie było założenie, jak nie poszło tweetem, ale faktycznie otworzyliśmy shorty przed naszym spotkaniem. No to dobra, to teraz zakładając scenariusz, mam gotówkę, gdzie dzisiaj globalnie szukać okazji na tym rynku, który jest atrakcyjny, jest tani? Andrzej, od Ciebie zaczniemy. Może gaming, bo Ty jesteś specjalistą od polskiego gamingu, od globalnego gamingu. Czy ten gaming, który pewnie wielu by chciał odczarować, którzy zarobili kupę pieniędzy na gamingu, a potem kupę pieniędzy w międzyczasie potracili kupując na górce. Ja nie mówię złośliwie tych, którzy brali CD Projekt po 400 zł, bo dzisiaj na pewno liżą rany i będą jeszcze długo lizali, chyba że mają odpisy podatkowe, które z innych zysków sobie odpiszą, to też ma wątpliwe zalety. Natomiast słuchajcie, Andrzej, gdzie dzisiaj wydawać tą parzącą gotówkę? Jeżeli to już jest ten czas, że dzisiaj. Właśnie miałem powiedzieć, teraz każdy powie nazwę swojego funduszu i będziemy się cieszyli. A no poważnie. Nie, bez product placementu. Jak ktoś będzie chciał, to odnajdzie, czym zarządzasz. Nie, na poważnie, jak gdyby patrząc ogólnie na Polskę, w sensie nie zakładając, czy wojna się skończy, nie kończy, no dla mnie Polska jest ekstremalnie tania ogólnie. Patrząc po naszych sektorach, które no, mi się bardzo podobają, to właśnie jest ten gaming, ale też między innymi dlatego, że nie dotykają go te większość tych ryzyk, o których rozmawiamy. Oczywiście, jak gdyby inflacja płacowa tam jest taka, że te osoby, które tam pracują jako programiści, by chcieli zarabiać jeszcze więcej, bo jest inflacja, ale relatywnie versus jak gdyby cała reszta sektorów, to jest tam według mnie mniejsza presja. Mamy produkt, który jest produktem eksportowym, czy tutaj te spółki zarabiają w dolarach, w euro, więc przy obecnej sytuacji no to lepiej. No i trzy, dla mnie najważniejsza rzecz jest taka, że oczywiście schodząc poniżej CD Projektu, bo wszyscy myślą, że polski gaming to CD Projekt i nic. I cała ta reszta. Tak, to dla mnie najważniejsza jest ta cała reszta, w sensie zakładając, że dzielimy to na trzy ligi, CD Projekt jest ta pierwsza liga, potem mamy drugą ligę i trzecią ligę, tak bym powiedział, na New Connectie i niżej. No to dla mnie ta druga liga, no to jest coś, co jest w tym momencie bardzo dobry risk reward, w mojej opinii. I to jest to, że jak gdyby no, czeka nas kolejne okienko premierowe wśród wielu tych spółek. W części mamy przeglądy opcji strategicznych, w części inwestorzy strategiczni już wchodzili i wchodzą, więc bardzo dużo się dzieje, co pokazuje, że to jest ten rynek, który jest mocno zainteresowany inwestorów zagranicznych.
Więc to też jest fajne, że jak gdyby mamy komu na koniec dnia te spółki sprzedać, inwestorzy zagraniczni wchodzą i to jest jak gdyby istotne. Więc pod względem tego, że mamy sobie coś złotówkę, no to zarabiamy w dolarach, w euro, super. Inflacja, presja mniejsza. Robimy za gotówkę, więc koszt pieniądza nas tak naprawdę nie interesuje. Wszystkie te spółki robią za gotówkę, o których myślę. No i mamy najbliższy moment jak gdyby eventowy, wydarzenia, że jak gdyby pokażą gry, które zakładam, że będą dowiezione, że jak gdyby lekcje CD Projektu, w większości, no że te spółki odrobią tą lekcję i nie będzie sytuacji po Cyberpunku, który notabene, wszyscy na nie wieszają psy, ale chciałbym mieć taką inwestycję, ty obstawiam, że też, gdzie wydajesz miliard złotych, po 5 latach w dniu pierwszy miliard złotych ci się zwraca i potem ci ta inwestycja zarabia. Więc no mówię szczerze, no to jest fajna inwestycja. Ile był wyceniany CD Projekt i co, jakie były nadzieje w tym, to jest inna sprawa, ale z punktu widzenia biznesowego chciałbym mieć same takie inwestycje, że przez 5 lat inwestuję miliard, miliard się zwraca pierwszego dnia i potem tylko zarabiam. Andrzej, to w takim razie, zanim panowie wam oddam głos, czy jest sektor, czy nasz, czy globalny, którego byś dzisiaj unikał i długo jeszcze nie? Znaczy w Polsce bardzo się obawiam i może to być źle postrzegane, w sensie nie wiem, czy ktoś mnie, jak coś panowie nie wezmą, ale no spółek Skarbu Państwa bym raczej nie doważał, ale ze względu na to, że no do najbliższych wyborów... Mamy dobrą ochronę na sali, to nikt ci dzisiaj krzywdy nie zrobi. Miejmy nadzieję, że tak gdyby no bez spółek Skarbu Państwa boję się, że nasi rządzący będą finansować obietnice wyborcze przez najbliższy rok, za rok mamy wybory i będą one finansowane ze spółek Skarbu Państwa i dlatego, i to jest ryzyko, którego się najbardziej boję, dlatego bym jakby miał te spółki no, niedoważone, no bo to już w jakiś sposób się dzieje. Oczywiście może być cały sektor, jak sektor bankowy, wakacje kredytowe, to też jest finansowanie wyborców tak naprawdę kosztem całego sektora, więc to może się zdarzyć, ale tak naprawdę no, to bym od tej strony patrzył bardziej negatywnie, ale z drugiej strony właśnie ten sektor bankowy po tych wszystkich obietnicach, oczywiście przez najbliższy rok może być jak gdyby różnie, bo się będziemy bali kolejnych ryzyk, no ale sektor bankowy w Polsce jest też bardzo tanio wyceniany. Oczywiście kwestia, kiedy ryzyka frankowe znikną, inne rzeczy, ale wycenowo się też robi bardzo atrakcyjne. Biorąc pod uwagę wakacje kredytowe i finansowanie różnych pomysłów, nie będzie scenariuszu Credit Suisse u nas i będzie PKO jedno nasze czy drugie w podobnym problemie? Nasze banki są naprawdę cały czas są bardzo mocno dokapitalizowane. KNF tutaj, że nie pozwala wypłacać dużych dywidend, albo w ogóle dywidend od kilku lat, to był bardzo dobry ruch z ich strony, bo te banki miały kapitał, żeby też absorbować te wszystkie straty. No i trzy, pamiętajmy, że stopy procentowe są na takim poziomie, że te banki mimo wszystko by miały ekstremalnie wysokie zyski w tym roku i te wakacje kredytowe oczywiście zabierają im praktycznie wszystkie te zyski, albo nawet i więcej, ale gdyby był... Sytuacja gdyby kapitałowa jest bardzo silna, tak? Jeden z ostatnich problemów, znaczy nie licząc franków, tak naprawdę jeden z większych problemów, czyli Getin Noble, został rozwiązany. I to też jak gdyby bardzo ciekawe, że pod względem medialnym ta informacja się praktycznie w ogóle nie przebiła, co według mnie dobrze było zrobione. Tutaj też KNF bardzo, bardzo dobrze zadziałał. I case Getinu został rozwiązany, tak? Czyli taki naprawdę bardzo duży problem. 600 milionów w obligacjach, które zostały umorzone z dnia na dzień. Obligatariusze myślę, że nie są szczęśliwymi po tego typu. No ale pytanie, czy to nie osoba to troszkę świadoma, nie powinna być tego świadoma i nie mogłaby tego upłynąć na rynku. Notowane one, one były po 30% notowane. Znaczy no, to pytanie, jak było one sprzedawane, tak? Gdy nie chcę znaczy, w to wchodzić. Ja też chcę to zostawić z boku, bo to nie jest czas i miejsce na tą dyskusję, aczkolwiek myślę, że 7 czy 6 lat temu, kiedy inwestorzy indywidualnie kupowali obligacje długoterminowe, mieli obsługiwane zadłużenie cały czas, to nagle uderzenie z umorzeniem zupełnym pewnie nie jest dla nich komfortowe, ale zostawmy to na to inną dyskusję, bo ten czas jest nieubłagany i on nam się nie rozszerzy niestety. Piotrze, gdzie dzisiaj wydać gotówkę, która parzy i która traci realnie na depo, a gdzie tych pieniędzy nie wydawać ani przez chwilę, ani jeszcze długo? Moim zdaniem... Dlaczego na rynku amerykańskim? Bo wiem, co powiesz. Oczywiście, że powiem, że na rynku amerykańskim, dlatego, że jest to rynek najpłynniejszy. To jest jego największa zaleta. Ja jestem zwolennikiem inwestowania w różne klasy aktywów i pomimo, że w tym roku dywersyfikacja między różne klasy aktywów nie działa, bo wszystko spada, czy to są instrumenty ryzykowne jak akcje, czy instrumenty bez ryzyka. Ale to już ustaliliśmy, że to już jest blisko końca tego dramatu. Charakterystyczny dla środowiska, kiedy jest poszukiwanie płynności. Jeżeli problem płynnościowy znika z rynku, to w początkowej fazie wszystkie klasy aktywów równie dynamicznie odbijają. No potem jak sytuacja wraca do normy, to znowu ta dywersyfikacja działa. I dywersyfikacja co do zasady ma za zadanie limitować korekty w inwestycji. Więc tak, ja jestem zwolennikiem inwestowania w płynne aktywa, a płynność to są Stany Zjednoczone. I jestem zwolennikiem inwestowania na rynku akcji, na rynku obligacji i na rynku surowców.
szczególnie złoto. Piotrze, czego byś dzisiaj unikał? Którego miejsca na świecie albo którego aktywa byś dzisiaj do portfela nie wziął? I dlaczego? W kontrze do tego, co w tym roku jest najpopularniejsze i przynosi dodatnie stopy zwrotu, to był ostrożny z ekspozycją na dolara amerykańskiego. Bo jesteśmy po gigantycznym wzroście indeksu dolara do innych walut i były w historii momenty, kiedy dochodziło do skoordynowanej interwencji globalnych rządów i banków centralnych, żeby dolara osłabić. Przykład porozumienie z hotelu Plaza z 1985 roku, kiedy też byliśmy po okresie bardzo silnego dolara amerykańskiego. Michał, gdzie dzisiaj wydać parzącą gotówkę, a gdzie tej parzącej gotówki nie włożyć? To ja może zacznę odpowiadając w odwrotnej kolejności na twoje pytanie. Gdzie nie włożyć parzącej gotówki? Nie tylko obecnie, ale od dłuższego czasu ogólnie bardzo ostrożnie podchodzę do całej Europy kontynentalnej, ale jest to funkcja pewnej filozofii, w ramach której uważam, że jednak w jakimś dłuższym terminie trzeba mieć udziały w spółkach wysoce efektywnych, gdzie ta rentowność na zainwestowanym kapitale jest wyjątkowo atrakcyjna, gdzie przy okazji wynik finansowy też w czasie rośnie i ta jakość ogólnie spółki jest bardzo wysoka. Zupełnie abstrahując nawet od czynników technicznych, takich jak płynność, gdzie się w 100% zgadzam. Dlatego do Europy ja w ogóle podchodziłem bardzo ostrożnie, a teraz muszę niestety powiedzieć, że tym ostrożniej, pomimo tych wszystkich czynników takich jak cena, czy takich jak nadzieja na zakończenie, na rychłe zakończenie wojny, którą oczywiście wszyscy mamy, dlatego że mamy, patrząc po ostatnich wynikach kwartalnych, wciąż bardzo atrakcyjny wbrew pozorom dynamiki wzrostu, co jest tak zwanym efektem bazy w Europie, ale ten kontynent mierzy się teraz z potężnymi problemami strukturalnymi na wielu płaszczyznach. I nie jest to tylko energia, co jest problemem dużo trudniejszym do rozwiązania szybko, niż nam się wydaje. To będzie trwało. Drugim jest są bardzo wysokie odczyty inflacyjne. Przecież myśmy wczoraj żyli tymi inflacją producencką w Stanach Zjednoczonych na poziomie trochę ponad 8%, ale przecież w Europie jest 17%. Więc tutaj jakby mam pewne obawy wobec tego, jak będą wyglądały marże i zyski nawet dopiero w przyszłym roku w Europie. I dlatego jakby zdecydowaną większość, abstrahując od jakichś pojedynczych inwestycji, mam czy miałbym teraz właśnie w Stanach Zjednoczonych, ponieważ wydaje mi się, że biorąc pod uwagę ilość czynników, z którym się mierzymy teraz, jak chodzi o ryzyko, zmienność i tak dalej, jeszcze nie ma sensu dokładać sobie kilku dodatkowych, które są idiosynkratyczne w ogóle dla Europy, tak? A w tym samym czasie możemy rozmawiać o wycenach bardzo, bardzo długo, tak? Że Stany są na przykład dużo droższe od Europy. Ale to jest taka Europy, historia, która się pojawia od wielu lat. Zwrócę uwagę na to, że i tak w takim... Tutaj jedną rzecz chciałem właśnie dopowiedzieć, że i tak mamy tutaj zawsze tą rozmowę o ogromnych agregatach, tak jak S&P czy Nasdaq, które w zasadzie zarządzane są przez 5 największych spółek, bo tamte dysproporcje są przepotężne i zupełnie nie widzimy tego, co się dzieje piętro niżej, gdzie w tym roku wiele spółek małych i średnich, szczególnie skupionych na innowacjach, czy wysoce rentownych, czy rosnących, i było wyprzedanych o 50, 60, 70% tylko w tym roku, z czego praktycznie cały ruch odbył się nie na słabnącym wyniku finansowym, bez względu na to, na które sobie spojrzymy, czy przychody, EBITDA, czy zyski, to praktycznie cały odbył się na mnożniku wyceny. Tak? Więc oczywiście będzie to... Było z czego spadać. Było z czego spadać. Było z czego spadać. Ale mówimy, rozumiem, patrząc do przodu. Tak? Więc oczywiście to będzie trochę mój osobisty bias, bo jestem osobą bardzo skupioną na innowacjach. A też zadam pytanie, ale to hedżowałbyś dolara, czy nie? Tak propos rynek amerykański, ale bez dolara. Będąc inwestorem polskim, kupując teraz... Hedżowałbyś, czy nie, dolara teraz? No oczywiście. To jest sposób. Oczywiście, wiadomo, wszystko jest funkcją czasu i tak dalej, i tak dalej. No ale... Z tym się zgadzamy. Nawet przy tej radzie... Polityki pieniężnej, gdzie ten dolar może być spokojnie 5,50, to wydaje mi się, że tak. Że ja nie grałbym z dolarem, dolara bym akurat hedżował. Co ciekawe, to właśnie jeszcze jako bardzo rzadko omawiany argument, raczej, bo on się pojawia w zupełnie odwrotnej sytuacji, słabnący dolar,
czyli gra jakby przeciwko dolarowi, sprzyja akcjom amerykańskim, które bardzo często mają po 50% przychodów i zysków ze sprzedaży międzynarodowej, czyli dobra, ten słaby dolar im... To Michał, ja cię muszę dopytać, bo to, że Piotr jest fanem spółek value, wszyscy wiemy, absolutnie, więc wiemy, że na rynku amerykańskim, jeżeli kupuje, to spółki value. Jakie spółki na rynku amerykańskim? Bo to, że nie gra się z dolarem zahedżować, ale które no, sektory? To muszę powiedzieć tego, czego ja jestem największym fanem w takim oczywiście, razie. Że tak. Co byś dzisiaj brał i którego sektora byś nie brał? Jeżeli jesteśmy w momencie, gdzie... Mogę zażartować? Nie, poczekaj. To moje ulubione. Te bez przychodów, czyli biotechnologiczne na przedkomercyjnym etapie rozwoju, ale... Emocjonalne kupowanie, a nie racjonalne? Absolutnie odwrotnie. Racjonalne emocje. A biotechnologia, między innymi, poza innymi rzeczami, które mają z tyłu tam technologia, biotechnologia, czy szeroko nawet patrząc medycyna, to jest nie tylko sektor od wielu, wielu lat nieprzeciętnie rentowny dla inwestorów, ale również z niesamowitym wpływem na nasze życia, gdzie możemy, nawet abstrahując od COVID-u, wiem, że powiesz, że nie mamy czasu, możemy porozmawiać o przeżywalności, o średniej długości życia pacjentów onkologicznych, tak? Ale wracając do pytania, no bo jakby tutaj możemy spokojnie się w tym segmencie biotechnologicznym posprzeczać. No ja na to patrzę tak, nawet biorąc pod uwagę szczególnie to moje preferencje do szukania tej innowacji, to widzę to w ten sposób, gdzie Andrzej ma całkowicie rację, było z czego spadać w tym roku, to jest wielka czkawka po latach 2020-2021, ale wydaje mi się, że jeżeli powiedzmy zakładamy, że jesteśmy nazwę to bliżej niż dalej, prawda? Bo już sobie powiedzieliśmy, jak bardzo zaawansowany jest ten etap cyklu. No to w tym segmencie innowacyjnym mogę kupić niesamowite biznesy poprzeceniane na samych praktycznie mnożnikach od 50 do 70 nad 80%, gdzie uwaga, sam biznes cały czas zachowuje się fenomenalnie, gdzie koszty praktycznie w ogóle nie zależą od surowców, długich łańcuchów dostaw, i w większości tych czynników inflacyjnych, o których sobie rozmawialiśmy, gdzie jakby sam wzrost tego biznesu potencjalny, nawet jeżeli sobie założymy, że w przyszłym roku nie urośnie ta spółka 30%, tylko 25%, to powiem szczerze, jako inwestor giełdowy w czasach takich, jakie mam dzisiaj, to jest problem niesamowicie luksusowy, tak? Więc, oczywiście, że daj Boże, żeby portfel rósł nam o 25%. Plus spółki są niektóre poniżej wartości gotówki wyceniane. Tak, to jakby jest osobny... Z ekstremalnie drogich, tak ekstremalnie Też mi się wydaje, że to jest właśnie taki niesamowity punkt, który się widzi na wykresie dopiero ex post, że o rany, ale to był moment, tak, w którym szczególnie te bardzo mocno wyprzedane segmenty rynku, których nie widać po prostu w dużych agregatach ciągniętych przez największe spółki, muszę ci są teraz najbardziej atrakcyjne. Tak. Jakby absolutnie rozumiem, który sektor na rynku amerykańskim nie? Który sektor na rynku amerykańskim nie? To ja powiem, że nie tylko na rynku... jeszcze nie jest atrakcyjny. Czyli jeszcze nie jest atrakcyjny. Słuchajcie, to nie będzie dotyczyło tylko rynku amerykańskiego. Biorąc pod uwagę to, jak zachowywały się ceny wielu materiałów przez nie tylko w tym roku, ale w poprzednim i to, że oczywiście fajnie było budować magazyn dwa lata temu albo rok temu i sprzedawać teraz, wiele ze spółek przemysłowych, produkcyjnych, że nie wspomnę o energetyce, ale w energetyce akurat to jest bardzo ciekawe, że inwestorzy to antycypują niskimi mnożnikami, że te zyski tak mocno urosły, ale będzie ten efekt bazy bardzo możliwe, że zupełnie odwrotny. Tak? Więc to są te segmenty, gdzie problemy nie znikną z dnia na dzień. Tak? Inflacja ma to do siebie, że to jest prawdziwy rak dla aktywów finansowych i tam, gdzie mamy te długie łańcuchy dostaw, tam, gdzie mamy tą zależność od cen materiałów, tam, gdzie w związku z tym zobaczymy w przyszłym roku zupełnie odwrotny efekt, tak? Czyli na niższych cenach będziemy sprzedawali, ale z magazynu, który kupowaliśmy na ekstremalnie wysokich cenach, tam jest bardzo wysokie ryzyko, że załamanie zysków jest nawet dzisiaj w tych cenach niedoszacowane, tak? I to są segmenty, których... No abstrahując nawet od tego, że one strukturalnie są niżej rentowne i gdzieś tam tulą się z kosztem kapitału, a wiadomo, że inwestor szuka takiej spółki, która jest zdecydowanie bardziej rentowna od kosztu kapitału, no to tam możemy się jeszcze, moim zdaniem, na przestrzeni najbliższych 12 miesięcy, no jeszcze negatywnie zaskoczyć.
Okej, dobra, słuchajcie, bo czasu jeszcze mamy chwilkę, nie za długo, ale chciałbym jeszcze wrócić do tematu poruszonego przez Michała, czyli Chiny. Chiny nam się nie pojawiły w rozmowach. Chiny, które ciągle borykają się z COVID-em, ciągle borykają się z lockdownami nieprzewidywanymi, bo nagle zamykają całe miasta z dnia na dzień. Aczkolwiek przez ostatnie chyba 2 tygodnie nic się nie działo. Poza tym, że jakikolwiek przyjazd do Chin odpada, miliony testów, kwarantanny. Co w Chinach? I czy Chiny mogą być okazją inwestycyjną, czy mogą być problemem geopolitycznym i globalnej gospodarki w najbliższym czasie? Andrzej. Znaczy to może zacznę od innej strony, ale naprawdę nawiązując do wypowiedzi Michała, że te łańcuchy dostaw, te wszystkie jakby produkcje i tak dalej, to jest coś, co według mnie się już zaczęło i będzie kontynuowane, że to musi być bliżej nas. To jak gdyby to, że my bierzemy... Ale ja myślę, że to już się dzieje, że faktycznie właśnie, ale chodzi, już skracamy te ale chodzi dostaw. Mi chodzi o to, że to się jeszcze bardziej nakręci i w sensie takim, że właśnie między innymi tego i nie tylko i końca wojny, ale samej wojny, ale chodzi o to, że Polska okaże się i to oczywiście i Słowacja, i Czechy, i może Węgry, gdzie tu mam znak zapytania, ale chodzi o nasze SEE, będziemy krajami, które będą najbardziej inwestowalne, bo jesteśmy w NATO, jesteśmy w Unii Europejskiej i to coś, co jak gdyby nie wszyscy jak gdyby uważają, że to jest dobre czy niedobre, to jak mnie oceniać, ale z punktu widzenia inwestorów zagranicznych to będzie coś, że będzie więcej tych inwestycji robionych w Polsce. Oczywiście nie zobaczymy to na spółkach giełdowych, że to spółka giełdowa na tym zyska, chociaż niektóre to robią, że inwestują właśnie, że sprowadzają tych inwestorów zagranicznych i z nimi robią nowe biznesy, ale efekt dla gospodarki będzie taki, że gospodarki nasze na tym mocno zyskają. Więc w takim razie efekt, Chiny stracą na tym? Według mnie generalnie emerging markets te dalekie na tym stracą, w tym Chiny, czy tam właśnie te okolice gdyby Azji stracą na tym relatywnie. A więcej inwestycji będzie teraz bliżej. Te inwestycje też się robią coraz bardziej technologiczne. Jak gdyby Tesla już też postawiła jak gdyby w Niemczech kolejną, znaczy postawiła gigafabrykę. Oczywiście jest potrzeba ludzi, ściągnięcia i tak dalej, ale jak gdyby generalnie Europa środkowo-wschodnia, ale ta w NATO, w Unii Europejskiej będzie na tym mocniej zyskiwać. Tak samo obstawiam, że w Stanach bliżej te inwestycje będą, więc generalnie no, tak zoptymalizowaliśmy naszą gospodarkę w roku 2019, można powiedzieć. Tak wszystko było idealnie, just in time, od razu było i tak dalej. W momencie, kiedy przerwaliśmy, tak ta naprężyna mocno nam pękła, że wszyscy zobaczyli, że okej, dobra, trochę przesadziliśmy, trzeba to zrobić inaczej. I, ale wiadomo, że ta produkcja w Europie będzie droższa niż była w Chinach, będzie więcej kosztowała i będzie oczywiście mniejsze ryzyko, ale przez to te ceny muszą się przestawić na wyższy poziom. Tak? Już nie kupimy samochodów w cenach, jak wiecie, w tym roku nigdy prawdopodobnie, bo te ceny nigdy do tych cen już nie wrócą. Tak samo to wszystkie te ceny będą się musiały przestawić. Piotrze, zupełnie z innej strony. Ja już nie chcę do rynku chińskiego, ale to będziemy faktycznie obserwowali w najbliższych pewnie tygodniach i miesiącach. Ale wydarzenia, które wydaje mi się też jeszcze nie są na pierwszych stronach gazet, to jest rewolucja kulturowa w Iranie, tarcie na linii Ameryka-Arabia Saudyjska. Czy to nie może być kolejny tygiel wydarzeń negatywnych dla rynków? Czy to już też jest w cenach, albo jest to na tyle lokalne, że nie powinno mieć przełożenia w 7 słowach, patrząc na zegarek? Możesz w 8. Bliski Wschód to jest zawsze największy wpływ. Dlaczego? Bo nie zmieści się, bo nie możesz. Na rynek ropy naftowej. I konsekwencje tych wydarzeń, o których mówisz, będą miały wpływ na rynek ropy naftowej. No dobra, ale to zostańmy jeszcze na sekundkę przy ropie. OPEC obniżył wydobycie ropy. Ropa odbiła powyżej $90. Teraz przed naszą rozmową na poziomie 86-87. Czy ten konflikt może spowodować, że ropę zobaczymy 100+, 150+? W tej chwili wszyscy jadą tankować. Nikt już nie ogląda nas, wszyscy pojechali tankować samochody. No tak, ale to tankowanie to jest jeszcze kwestia marsz rafineryjnych na poszczególnych paliwach. Natomiast jeżeli chodzi o rynek ropy naftowej, no to on zaczął spadać systematycznie od maja, kiedy Stany Zjednoczone zaczęły uwalniać swoje rezerwy strategiczne, które zostały wyczerpane. Więc dzisiaj poza popytem, który może się pojawić, rozmawiamy o Chinach. Dzisiaj Chiny mogą mieć wpływ tylko popytowy, tak? Jeżeli sytuacja się poprawi, jeżeli będzie różnego rodzaju impuls fiskalny, lepiej grać odbudowę gospodarki chińskiej przez pewnie inne rynki akcyjne, tak? Mówimy z perspektywy akcji, niż przez same akcje chińskie. Natomiast jeżeli chodzi o rynek ropy naftowej, no to wyobrażam sobie, że w momencie, kiedy Amerykanie przestaną sprzedawać swoje rezerwy i zaczną je odbudowywać, no to impuls dla ceny ropy będzie dodatni. Więc to jest tak, no my w 1980 roku mieliśmy cenę ropy gdzieś około $40 za baryłkę. Jesteśmy 42 lata później i rozmawiamy o tym, czy 80 czy 90 to dużo.
A tak naprawdę to uwzględniając inflację, to ta cena wcale dużo nie wzrosła. I tutaj muszę postawić przysłowiową kropkę. Niestety, panowie, wiele wątków zostało otwartych. Ale zaczęło nie rosnąć. Zaczęło rosnąć. Wiesz co, ja patrzę kątem oka na kontrakty. Na WIG20 wchodziliśmy, bo 1383 jest 82, czyli spadło. Jesteśmy market makerami o 1 punkt, czyli 20 zł. O, jest na plusie. To 4, dobra. To nie, kończymy, bo idziemy w złą stronę, absolutnie. Słuchajcie, wiele wątków zostało otwartych, natomiast na pewno do tych wątków będziemy wracali. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Piotr Bójko, Michał Ficenes, Andrzej Bieniek. Udanych inwestycji. Kupujmy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Co słychać? Jak zwykle? Nie, dziś chcę czegoś nowego. Chcę wyglądać jak inwestor. Inwestor? Ja inwestuję z XTB. Głównie w waluty. Waluty są interesujące, ale surowce to dopiero coś. Ej, ja tu jestem prawdziwym inwestorem. Dziś już się tak nie inwestuje. Pobierz aplikację, otwórz konto i zdobądź dostęp do tysięcy rynków. Uważaj, inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty środków i może nie być dla ciebie odpowiednie.